Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Zaczął się ostatnio nowy sezon, więc można tutaj wrócić do losowych aut na rankedach 1v1. I tak też dzisiaj zrobimy. No dobra, bez przedłużania losujemy pierwsze auto. Porsche 911 Turbo, no kurde, nie wiem, ostatnio go testowałem, ale niech będzie, dobra, no wylosowało to wylosowało. Standardowo zagadka, co to jest za flaga w komentarzach, dzisiaj jest chyba nieco łatwiej niż zwykle, ale może kolejne auta będą cięższe. Dobra, praktycznie od razu znalazło przeciwnika. No nie, no jak to wygląda? Ale mamy wspaniały boost w aucie. Ogólnie, jak testowałem ten samochód ostatnio, to grało mi się nim co najmniej słabo. Ale może dzisiaj będzie inaczej. Już na samym początku fajna bramka z reseta. Zmieniam zdanie, jednak Porsche jest koksem. Ale nie, no jak to fatalnie wygląda. Przecież. Spróbujmy go zdemować. Dobra, nie udało się. Strzał. Dobitka 2-0. Strategiczne wjeżdżanie na psychę przeciwnikom grając czymś takim. Nie no, jakby... Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie coś takiego samemu złożyć ogólnie. Chyba nie ma osoby na świecie, której by się podobało takie auto. Dajcie znać, czy czasami sobie tworzycie te losowe setupy i czy czasami wam się coś spodobało w nich. Także nic nie musieliście zmieniać, bo... Dla mnie są one fatalne, ale to Porsche jakoś tako? Nie no, dobra, przeciwnik jest na razie słaby. Chociaż tam pierwsza bramka była całkiem fajna. Dobra, można powtórzyć jakiegoś aeriala. Jednak nie, bo się wywaliłem. I tracimy gola. Jakieś dobre kick-offy mam tym autem. Tymczasem Mark. Ach, zabierzmy sobie piłkę. Oddajmy strzał, może on tego nie obroni. O kurde, jest groźnie. O nie, i tracimy. A dopóki wygrywamy kick-offy, to w miarę się czuję bezpieczny w tym meczu. To jest najważniejsze na jedynkach. Typek zdemowany i można ładować bramę. O, dobra, kick-off nie do końca wygrany. Ale dobra, masakrycznie przegrany. Myślałem, że zdążę się wrócić. Dobra, znowu po kick-offie ziomek ma od razu akcję. On dał strzał. Ja to powinienem skontrować, ale nie trafiłem. Dobra, jest źle, jeszcze ten bans jest taki pod niego idealny. Ale jak widzimy, koleś nam oddaje piłkę. 63 boosta. Ja to tylko kopnę, żeby miał niewygodnie. Zobaczmy. On nie ma już flipa. O kurde, dostałem kopa. Dobra, zblokowane. Zbierzmy setkę i atakujemy piłkę. Okej, jakiś aerial niech będzie. Mało boosta jednak. Jaki strzał? Dobra, zadziałało. 5-3. No zrobimy fejka. Nie będzie podejrzewał takiego pajacowskiego auta o taki kick-off. Dokładnie. 50. Zdemować go. Idealnie. I mamy pustą bramkę. Raczej zdążę. 6-3. Dobra, wracamy do wygrywania kick-offów. Kliknijmy jakkolwiek. 7-3. Czuję, że on wyjdzie, bo to już był taki drastyczny challenge. Mimo, że wynik jeszcze nie jest dla niego zły, to widzimy, że się już denerwuje. Kolejny kick-off. No dobra, to już nie ważne. O kurde, jaki touch. Tego się nie spodziewałem. Ała! Jeszcze demo dostałem, ale zdążę się wrócić raczej. Tak jest. Jest dalej niebezpiecznie, natomiast mamy szansę. Nawet się udało to save'nąć ładnie. Tutaj go sfekujmy. Ja oddam po prostu strzał, żeby on się musiał rzucić. Zbieramy piłkę do lewej. Jest groźny co najmniej. Ładne wybicie. A nie wiem, czy będzie robił bumpa, czy co. No, słabo bardzo zagrał i się poddał, więc lecimy do drugiego auta. Nie wiem, lepiej by się grało tym autem w tym odcinku, jak jest takie losowe, niż normalnie na jego teście, nie wiem. No ale dobra, czas przejść do losowania. Wczytało nam Reapera. Mam wrażenie, że już kiedyś był w odcinkach z losowych samochodów. Widzimy, że tutaj nie ma żadnej flagi. Dobra, idziemy do meczu. No i gramy na tego samego przeciwnika, ale tym razem mamy nowy samochód. O Boże, jak to brzmi fatalnie. Dźwięk tego jest fatalny. Hitbox to w sumie nie mam pojęcia, jaki hitbox ma to coś. Załóżmy, że...
Dobra, nieważne, nie wiem co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to jest piła mechaniczna, czy co, ale nie. Jakie to jest głośne przede wszystkim. Ale uszy bolą. Od samego początku jazdy tym autem. I tracimy gola. Kiwam w tą bramkę, ja nie chcę słyszeć tego auta. Dobra, spróbujmy się skupić na kickoffie. Nie da się przy tym dźwięku fatalnym. To jest chyba najgorzej brzmiące auto w historii tych odcinków. Naprawdę. Syf jakich mało. Dobra, chyba gol. 2-1. Ale już nie mogę, minęło 40 sekund, już mi głowa pęka. Natomiast samo auto nie wydaje się takie złe. Ale to... No chyba stracimy z kickoffa. O kurde, jaki save. Dobra, tutaj przebitka. Koleś atakuje ze ściany. Ja to obronię na luzie. Weźmy go, zdemujmy. Git. I polećmy sobie na akcję ze ścianki. To nie będzie rozsądne, ale to nam zabroni. Dobra, to było słabe wykończenie. Polećmy na jakiegoś bumpa może. Chyba, że nie. I tracimy gola, nie? Czy zdążę? Nie, nie zdążę. Dobra, wcześniej fake zadziałał, może znowu zadziała. Tym razem nie jest już tak dobrze. Dobra, wybijmy mu tylko piłkę i się cofnijmy po boosta. On sfejkował. Znowu fejkuje, sfejkujmy podjazd. On dalej fejkuje. Prawie double jump, ale jest za wolny. Żeby nas kopnąć, dokładnie. Nie strzelę z tego. Ale go sfejkowaliśmy jakoś. I znowu Ziemek ma okazję po kickoffie. Zobaczmy. Dobra, ja to obronię. Kuksir? Nie, wybił nam. A byłoby gol. Byłoby na 100%. Na 100% byłaby tam bramka, lekki. Przeszkodzi nam w klipowaniu. Losowym autkiem. Dobra, kliknijmy. Prawdopodobnie mamy setkę. Ja to tylko bloknę. Zdążymy się cofnąć na luzie. Jakieś takie dziwne zagranie. Nie mamy przyspieszenia, ale nie obchodzi nas to. Nie dostaliśmy demo, więc jest git. Tracimy gola, więc jest niedobrze. Autentycznie marzy mi się, żeby ten mecz się skończył. Wy to macie radośnie za muzyczką schowany ten dźwięk silnika. I po cichutko, ja na całe uszy mam. A nie chcę sobie wyciszyć gierki, bo to byłby cheat. Dobra, wygrajmy i podejdźmy na bumpa. Dobra, jest. Ale wypadałoby jakiegokolwiek kickoffa wygrać, bo wyslipnie. Wyslipnie, slipnie, slipnie. Każdy kickoff w plecy i ciężko wygrać wtedy meczek. Okej, on leci z jakąś próbą ataku, to nie jest in. Chyba mamy pustą bramkę, ale ja wolałem się wypierdzielić zamiast od razu strzelić. Ale i tak jest gol 4-4. Dobra, Błaga ma wygrane wznowienie. I z bramką od razu po kickoffie. No nie, znowu. Totalnie muszę zacząć robić coś innego, bo przegrywam każdego kickoffa. Dobrze, że nie tracę po nich aż tak. 50. Mamy setkę z tyłu. Mamy setkę z boku, więc jest git. Dobre 50, znowu zabieramy mu setki, wszystkie dwunastki. Wszystko zbieramy, sprzątamy tutaj po prostu. Tutaj musimy tylko przebić. Zebrać kolejną setkę jak z respi. Nie zrespiło nam. Wylałem się, nie. A jemu dało boosta. Ale zdążę się cofnąć, jest idealnie. Jest dobry kickoff. Dobra, jest dobry kickoff. Mamy to. Kickoff go dla nas. Cały czas jest dobrze. Nie, teraz już nie jest jakiś super, ale mam i tak okazję. Flick. Wywal się. Nie wywalił się wystarczająco. Dobra, zagrajmy do prawej. Nie, ja go miałem zdemować. Jest bardzo ciężko. Dobra, mamy. Jest git. A, dobra, on ma piłę i boosta. Zbierzmy sobie tutaj przyspieszenie, nie dajmy się zdemować. Nie! Miałem się nie dać zdemować. Dobra, jest respawn. I mamy piłkę od niego.
O nie, co on leci? On tu leci. Dobra, pinch. Nie miałem boosta, ale takie coś musiało zadziałać. No nie. Proszę, bump. Jest, bam, 5-4 wygrywamy tym dziadostwem. Ale mnie łeb boli od silnika tego samochodu. Piękna bruzóweczka na zakończenie. No i losujemy ostateczny samochód. Nexus SC. Jedyne, o co tutaj proszę, to żeby brzmiał normalnie. To jest naprawdę jedyne moje pragnienie. No i okej, tym razem inny przeciwnik. Posłuchajmy nasz samochód. Dobra, brzmi źle, ale nie ma podjazdu do tego, co było przed chwilą. Co mi łeb wysadzało. Powiedzmy, że jest teraz lepiej. Nie zdążę tego upena strzelić. Szkoda. Chociaż może jak się wywali typek. Nie doleci i tak. Chyba, że doleci. Nie, wybił. Mogą polecieć Alina, ale i tak mamy sytuację. Nie było co ryzykować. Ale do dupy to zagrałem niesamowicie. On nie trafił. Jest super. Dobra, poczekajmy w bramie. Mam reseta, tak? Dobra, jest obrona. I mamy potencjalnie pustą bramkę, jak go zdymuję. Uda się? Dobra, udało się go zdymować. Będzie ciężko to strzelić w sumie. Ale spróbujmy. No nie, obronił. Ogólnie nie mam znowu pojęcia, jaki hitbox może mieć to auto. To może być wszystko. Merka, tylko bym się tutaj nie spodziewał. Okej, okay, wybitka. I dobry strzał przeciwnika, już nie prejumpowałem. Dobra, piłka leci po kick-offy do nas. Spoko, tutaj sfejkujmy, że zagramy do środka. Jakieś 50 dobre i mamy pustą bramkę. Zbajtował się do naszego narożnika Gostek. Pamiętajcie, że nie warto challenge'ować w narożniku przeciwnika. Dobra, zrobiłem mi z klika. Potencjalnie możemy nie stracić z tego bramki nawet. Nawet mam piłkę. I mamy bramkę za freaka, bo się sfejkował, że polecę na strzał i nas blokował. Dobra, kick-off wygrany. Nie wiem, czy na tyle, że będzie gol od razu. Spróbujmy. Jakbym to lepiej zrobił, to byłby gol, ale nie mam wyczutego tego hitboxa jeszcze. Nawet dalej nie mam pojęcia, co to może być za hitbox ogólnie. Jakbym miał zgadywać, to... Nie wiem, do minus pewnie. Nagrajmy do narożnika. Nie udało mi się go zniszczyć, ale to nic. O kurde. Dobra. Psycho. Posfikujmy. O dobra, to był najgorszy 50 na świecie. Ogólnie nie wiem, czy to nie jest Octane tak po tym challenge'u. Chociaż nie, no Octane jest wyższy. To może być hybryda. Bo bardzo nie spodziewałem się, że jeszcze odbije tak mocno tą piłkę. Myślałem, że nade mną przeleci bardziej. Co by sugerowało, że nie jest to do minus. Albo że wizualnie już mi się pierdzieli wszystko. Dobra, mniejsza, strzelmy po prostu i będzie git. Dobra, 3-2. Ogólnie nie wydaje się złe to auto też. Jedynie wygląda jak wygląda. O nie, lagi. Okej, okay, kick-off mimo lagów w miarę sensowny. Chociaż i tak możemy stracić. No nie, jaka była na to szansa? Nie wierzę, że wszystko zaczęło się od laga na kick-off jeszcze, żeby mnie teraz bardziej bolało. Dobra. Ja to kopnę. On będzie musiał skoczyć do tej piłki, wleciał do bramki. Nie ma boosta, więc nie wszystko jest po naszej stronie. Poza piłką. Musimy go zdemować. Dokładnie, udało się. Teraz okazja. Zróbmy flika. Dokładnie. Wiedziałem, że będzie challenge'owo na raz. Dobra, tutaj chyba nie robiłem jeszcze na tego gościa fejka. To zróbmy. Ja sobie sfejkuję. I kopnę. Mały mind game. Czy tam po prostu wyczucie typa, a taką robotę robi. Proszę, pierwszy muszę być. Dobra, nie jestem pierwszy, ale może obronimy. On sfejkował. Dobra, jolo. Dobra, nie lecę na strzał z tego, fejknę. Tak to przynajmniej nie stracimy. Co nie? Nie stracimy, co nie? Zero boosta. Okej, okay. Interwencja. Jest setka, jest piłka.
jest w sumie pusta bramka. 6-3, on wyjdzie, nie? Dobra, jednak nie wyszedł. Mocno walczy na naszego tutaj kozackiego samochoda, Lexusa. Ja to zostawię, on nie będzie miał boosta i tak. Obronimy tylko. I mamy darmowy lot. Dobra, nie jest to zbyt darmowy lot. Podbijmy. 7-3, on wyjdzie zanim wyleci, nie? Kurde, co on nie wychodzi? Koleś ma bardzo słaby refleks, że nie zdążył opuścić spotkania zanim piłka weszła do bramki. Ale tak czy inaczej, 3-3 wygrane, więc naprawdę jest kozacko. Dobra, już z powrotem w swoim ukochanym fęku. I co tutaj dużo przedłużać? Dziękuję wam za obejrzenie, mam nadzieję, że film wam się podobał. Możecie zostawić jakiś komentarz czy też lajka. I to by było na tyle. Elo, elo.